Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar i Basia. Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was recenzję gry Hero Realms. Hero Realms jest to gra karciana, w której będziemy budować swoją talię, którą otrzymaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Games Factory, za co bardzo dziękujemy. My w tej chwili tutaj mamy przed sobą anglojęzyczny egzemplarz, który właśnie nam Games Factory udostępniło do recenzji. Objęliśmy, ta gra nam się na tyle spodobała, już spoiler alert, że objęliśmy polskie wydanie tej gry. Objęliśmy. Z całą czułością i mocą. Patronatem medialnym. Dlaczego? Bo to jest bardzo dobra gra, a zaraz zobaczycie dokładnie dlaczego. Nie ma sensu robić dwóch filmików z zasadami, bo zasady są bardzo proste. Jak budowa cepa. Więc przejdziemy teraz do części z zasadami. Od razu uprzedzam, przypominam, to jest wersja anglojęzyczna, więc ja będę pewnie nie tłumaczył te niektóre słowa i pojęcia tak trochę po swojemu, tak jak ja to czuję, jak ja to widzę. One się mogą delikatnie różnić od ostatecznej wersji, ale myślę, że jakoś sobie tam poradzicie. Więc teraz przejdźmy do omówienia zasad, a potem wrócimy i powiemy, co my o tej grze sądzimy. Of course. Moi drodzy, przygotowanie do gry Hero Realms wygląda następująco. Przede wszystkim każdy z graczy dostaje swoją talię. Teraz jego talia, talia każdego gracza, tutaj widzicie, mamy przygotowane cztery zestawy dla czterech graczy. Talia każdego z graczy wygląda w ten sposób, że składa się na nią 7 kart złota. Dalej mamy po jednej karcie miecza, po jednej karcie sztyletu i po jednej karcie rubinu. To z tego tworzy się pierwszą naszą zupełnie podstawową talię. Dokładnie ją sobie tasujemy i umieszczamy ją gdzieś przed sobą. Każdy z graczy ma dokładnie to samo. Oprócz tego każdy z graczy otrzymuje dwie takie karty, którymi będzie śledził swoje punkty życia. Tak? Wygląda to dosyć bardzo ciekawie. Jest to inne rozwiązanie niż to, które widzieliśmy w grze chociażby właśnie Star Realms. I tu będzie to działało w taki sposób, że po prostu te dwie karty będziemy trzymać na sobie. No jak będziemy mieć 50 punktów życia, to zaznaczamy to w ten sposób. Jak będziemy mieli 48, to obracamy kartę i proszę, i zaznaczamy to tak, że teraz mamy 48 i tak dalej. W ten sposób będziemy śledzić, kto ile ma punktów życia. Więc w ramach przygotowania każdy z graczy dostaje sobie swój zestaw, swoją talię tasuje, ustawia sobie swoje początkowe życie na 50 punktów i kładzie to w swoim takim obszarze gry. Oprócz tego na wspólnym obszarze gry tworzymy taką talię, którą trzymamy awersem do góry, ponieważ w tej talii wszystkie karty to jest wszystko jedna i ta sama karta, skopiowana wiele razy. Jest to karta takiego Fire Gem. Słuchajcie, zarówno w przypadku tego Fire Gem, jak i w przypadku tak naprawdę każdej innej karty, o której tutaj będę mówił, nie wiem dokładnie jeszcze, jakie będzie tłumaczenie na polski, ponieważ ja tutaj to tłumaczę bazując na egzemplarzu anglojęzycznym, no ale że tak powiem, mechanika i tak dalej, to się akurat nie zmieni, więc jakby myślę, no, że tutaj znaczenie i to, jak dokładnie, co zostanie przetłumaczone, no to myślę, jakoś jest już kwestia naprawdę drugorzędna. Taką talię awersem do góry kładziemy na środku obszaru gry. Wszystkie pozostałe karty tasujemy, kładziemy na środku, następnie wykładamy 5 wierzchnich kart i tworzymy z nich taki oto rząd. Ten rząd będzie się nazywał market, czyli zapewne rynek. Tutaj natomiast mamy talię rynku. Moi drodzy, na czym teraz będzie ta gra polegać? Ta gra będzie polegać przede wszystkim na dwóch rzeczach. Po pierwsze, będziemy kupować karty z rzędu rynku oraz z tutaj talii Fire Gems, tak? Albo będziemy atakować przeciwników, tak? Na razie tutaj ustalmy sobie taką rozgrywkę, powiedzmy, dwuosobową. Jak już zrozumiecie, jak działa rozgrywka dwuosobowa, to wtedy rozgrywkę 3 i 4 osobową zrozumiecie bez problemu, zwłaszcza, że jakichś tam specjalnych utrudnień nie ma. Więc tak, możecie de facto dwie rzeczy, które będziecie robić, to kupować karty stąd albo atakować przeciwnika. Żeby kupować karty, będziecie wykorzystywać te oto punkty. To jest złoto. Żeby atakować natomiast, będziecie używać te punkty. To są takie, po prostu widzimy te punkty na czerwonym tle z dwoma skrzyżowanymi mieczami. No to jest całkiem dosyć oczywiste. Ale jak dokładnie przebiega tura? Tura wygląda w taki sposób, że jak zaczynamy grę, to pierwszy gracz, tak, pamiętacie te swoje talie, które ułożyliście na początku i bierzecie je dokładnie, tasujecie. Pierwszy gracz dobiera sobie 3 karty na rękę, drugi gracz w rozgrywce dwuosobowej dobiera 5 kart na rękę. No i teraz pierwszy gracz bierze sobie te 3 karty, patrzy co na nich ma i teraz jakie ma tutaj opcje. No tak de facto może wszystkie karty zagrać, ale nie musi ze wszystkich skorzystać.
W każdym razie gramy turami, tak? Jest moja tura, ja zagrywam swoją turę, jest twoja tura, ty zagrywasz swoją turę i tak dalej, aż do końca gry. I każda tura składa się z trzech faz. Pierwsza faza to jest główna faza, druga faza to jest faza odrzucania, trzecia faza to jest faza doboru, dociągu kart. Czyli pamiętajcie, każdy z graczy ma, prawda, swoją prywatną talię. Tutaj mamy prywatną talię jednego gracza, który, powiedzmy, pierwszego gracza, który właśnie zagrał trzy karty po prostu. I teraz w głównej fazie będziemy zagrywać karty po to, żeby kupować karty stąd i żeby atakować przeciwnika. W fazie drugiej, czyli w fazie odrzucania, będziemy odrzucać wszystkie karty. Te, które kupiliśmy, te, które zagraliśmy, te, które zostały nam na ręce. W trzeciej fazie, w fazie dociągu, dociągamy tak, żeby mieć 5 kart na ręce. Czyli pierwszy gracz tylko i wyłącznie w przypadku pierwszej swojej tury będzie miał mniej niż 5 kart na ręce. Będzie miał te 3 karty, ale potem już w każdej kolejnej turze będzie dobierał 5 kart. Więc jak wygląda teraz ta główna faza, czyli ta pierwsza faza tury każdego gracza? Tak jak powiedziałem, zagrywa karty z ręki, może nie z każdej, że tak powiem, skorzysta, ale może, że tak powiem, je zagrać, wszystkie wyłożyć przed siebie. No i teraz tak jak mówiłem, dwie rzeczy będzie robił. Pierwsze, będzie dociągał karty, kupował karty z tego rzędu, albo będzie atakował przeciwnika. No więc, żeby kupić karty z tego rzędu, no to musi wydać pewną kwotę, że tak powiem, w złocie. Każda karta, którą zagra, która daje taki symbol, ma taki symbol nadrukowany, daje mu pewną kwotę w złocie, tak? Każda taka karta daje na przykład po jednym złocie, czyli te trzy karty, jak zagrywam, łącznie dały mi 3 sztuki złota. No i teraz co ja mogę z tym złotem zrobić? Wydać je, żeby kupić którąś z tych kart. Te karty swoją cenę mają nadrukowaną tutaj w prawym górnym rogu. Na każdej karcie bardzo dokładnie to widzimy. Każdą taką kartę, którą chcemy, możemy sobie kupić. Jeżeli może się zdarzyć tak, że tutaj nic nam nie podpasuje i żadnej karty nie będziemy w stanie kupić, no to wtedy albo nie kupujemy, albo pamiętajcie, że zawsze dostępne do kupienia będą karty z tej talii tego Fire Gemu, prawda? Każda taka karta kosztuje tylko 2 sztuki złota. No więc tak robimy, powiedzmy, że ten gracz wydaje te 3 sztuki złota, które tutaj ma, po to, żeby kupić tę kartę i w tym momencie wszystko, więcej nic nie może zrobić. Teraz co jest ważne? Zabrał tę kartę z tego rzędu, zakupił ją, w jej miejsce od razu dociągamy nową kartę. Ponieważ może być tak, że będziecie mieli więcej złota do wydania, tak? No i wydacie 3 złota, żeby kupić tę kartę, to możecie dobrać nową kartę i od razu ją kupić, jeżeli będzie jeszcze Was na to oczywiście stać. W przypadku tego gracza w tej chwili nic więcej nie możemy zrobić, prawda? Nasza tura się kończy, więc wszystkie karty, te, które zagraliśmy, te, które kupiliśmy, odrzucamy, jest ta faza druga, czyli faza odrzucania, odrzucamy na nasz prywatny stos kart odrzucanych i teraz jest trzecia faza, faza dociągu, dociągamy z naszej talii 5 kart. No i teraz w następnej, teraz jest tura przeciwnika, potem znowu będzie, który będzie robił dokładnie to samo, no i znowu jest nasza tura, no i teraz już będziemy mogli jakoś inaczej tym wszystkim dysponować. Tutaj na przykład, już pomijając to, w jaki sposób tutaj widzicie, gracz będzie miał do wyboru na przykład 4 sztuki złota i będzie mógł zaatakować przeciwnika za 3. Wygląda to w taki sposób, że przeciwnik będzie musiał u siebie po prostu zaznaczyć, że nie ma już 50 punktów, nie ma już niestety. W tej chwili ma już 47, bo został zaatakowany za 3. No i powiedzmy tutaj gracz sobie coś kupił, powiedzmy, że za 4 sztuki kupił sobie taką kartę. Dziękuję. Znowu, faza odrzucania, czyli wszystkie zagrane karty, te, którymi zaatakował i te, dzięki którym coś kupił i te, które kupił, wszystkie te karty trafiają na stos kart odrzuconych. Jeżeli jakieś mu zostały na ręce, bo z nimi nic nie zrobił, jakaś, powiedzmy, jedna sztuka złota, z którą nic nie zrobił, jeżeli cokolwiek mu zostało, też trafia na stos kart odrzucanych. Jest faza dociągu, dobieramy 5 kart. Zwróćcie uwagę, zostały 2 karty. Co w tym momencie robimy? Bierzemy nasz stos kart odrzuconych, tasujemy i dociągamy z niego tak, żeby mieć 5 kart na ręce. W ten sposób odnowiliśmy, odświeżyliśmy swój stos do dobierania, a niektóre karty, które kupiliśmy wcześniej z tego rzędu, trafiły nam teraz na rękę i możemy je zagrać po to, żeby dały nam to, co tutaj widzimy. Czyli na przykład ta karta daje nam 3 sztuki złota. Chcę Wam teraz powiedzieć o paru jeszcze rzeczach. Jedna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to tak zwane czempiony. Czempioni. Czempioni to są karty, które w pewnym momencie w końcu, prędzej czy później trafią Wam na ręce, będziecie chcieli, żeby trafili Wam na rękę. Czempioni są tutaj podpisani, prawda, pod główną nazwą, że jest to karta czempiona.
Teraz co tu jest ważne? Champion to jest karta tak naprawdę jak każda inna. Jak trafi się Wam na rękę, to możecie ją po prostu sobie zagrać. No i teraz co taki champion Wam daje? Przede wszystkim championa nie odrzucacie w Waszej fazie odrzucania. Champion zostaje na polu gry, że tak powiem, na polu bitwy, dopóki nie zostanie zabity przez przeciwnika. Ponieważ od teraz, jak będzie champion w grze, to przeciwnik będzie mógł zdecydować, czy chce zabić, czy chce, jak będzie Was atakował, tak, prawda, takimi punktami ataku. Jak będzie Was atakował, czy chce atakować bezpośrednio Was, czy chce atakować któregoś z Waszych wystawionych championów. Każdy champion ma tutaj w prawym dolnym rogu wartość swojego życia, czyli tyle punktów musimy zadać, tyle punktów obrażenia musimy zadać temu championowi, żeby go usunąć przeciwnikowi z gry. Tylko nie usuwamy go z gry całkowicie, wystarczy, właściciel tego championa odkłada go na swój stos kart odrzuconych. Teraz, niektórzy championi mają taką cechę jak strażnik, guard, tutaj widzimy wtedy ta wartość ich życia jest na czarnym tle. Nie wolno nikomu atakować gracza, dopóki ma przed sobą wystawionych jakichś strażników. Trzeba najpierw zabić strażników, dopiero potem można atakować gracza. Czyli jakby gracz miał dwóch takich czempionów wystawionych przed sobą, to przeciwnik musiałby najpierw zgładzić tego czempiona. Jakby zgładził tego czempiona, to mógłby potem zdecydować, czy atakuje tego, czy atakuje gracza. Co jest teraz ważne? Obrażenia zadane takim czempionom się nie kumulują, co oznacza, że trzeba im tę odpowiednią ilość obrażeń zadać za jednym razem. Za jednym zagraniem, czyli po prostu jak będę miał tylko 4 punkty ataku, to wiadomo, że takiego czempiona nie zgładzę, nic mu nie zrobię. Muszę poczekać na turę, w której będę miał 5 lub więcej, żeby móc zabić czempiona. Mało tego, każdy czempion ma jakąś swoją cechę, tak? Coś tutaj daje i jest zaznaczone to też taką ikonką, widzicie, z strzałki skierowanej w lewo. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że raz na turę możecie obrócić waszego czempiona o 90 stopni, i w tym momencie Wasz czempion Wam da to, co ma tutaj wskazane. Czyli na przykład ten czempion da Wam 2 punkty złota, znaczy 2 sztuki złota, ten czempion da Wam 3 punkty do ataku, które będziecie mogli sobie rozdysponować, prawda? Więc to jest jedna rzecz. Czempioni, których będziecie mogli wystawiać, którzy będą w grze, dopóki nie zostaną zabici, a gardy, strażnicy, taki rodzaj czempionów będzie Was chronił, ponieważ będą musieli oni zginąć, zanim Wam zostaną zadane jakiekolwiek obrażenia. Kolejna rzecz, którą musicie wiedzieć w tej grze, to jest to, że nasze karty, czy to czempioni, czy to zwykłe karty rynku, każda karta należy do jakiejś tam, powiedzmy, frakcji, jakiś rodzaj. W lewym górnym rogu widzimy te symbole. No i teraz co nam to mówi? Jak widzicie, te karty mają, że tak powiem, tutaj, każda karta ma tutaj wskazane, co nam daje w takich różnych wierszach. Czasami jest to niczym niepoprzedzone, więc po prostu zagranie tej karty da nam to. Czasami jest to jednak poprzedzone ikoną jakiejś frakcji. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ta zdolność uruchamia się, tak, czyli to, co mamy tutaj napisane, uruchamia się tylko i wyłącznie, jeżeli w grze, w naszej grze, w tej chwili przede mną, przed na stole, jest jakakolwiek inna karta z takim samym symbolem w lewym górnym rogu. Może to być karta czempiona, może to być inna karta, którą zagrałem w tej turze, ale musi być w grze jakaś karta przeze mnie zagrana z takim symbolem, żeby to się uruchomiło. Jeżeli na przykład zagracie dwie takie karty z takim symbolem, zwróćcie uwagę, proszę, to w tym momencie te karty siebie nawzajem odpalają, jakby te bonusowe zdolności nawzajem się odpalają w tych kartach. Mało tego, to jest champion, więc ta karta zostanie odrzucona. Powiedzmy, zagraliście taką kartę, skorzystaliście z tych 7 punktów ataku, odrzucacie ją w swojej fazie odrzucania. Ale to jest champion, czyli on zostanie. Co oznacza, że dopóki on będzie w grze, w każdej turze, w której zagracie taką kartę z czymś takim, z takim wierszem, to ten champion będzie Wam odpalał ten bonus. Więc zwracajcie uwagę na te symbole. Tych symboli w grze macie łącznie 4, widzimy je tutaj wszystkie w instrukcji. Ja Wam po prostu pokazałem na przykładzie niebieskiego. Oprócz tego jest jeszcze taka ikonka. Ikonka, która nam pokazuje śmietnik. Tutaj mówimy o sacrifice, czyli o poświęceniu karty. Tą zdolność, to co tutaj w tym wierszu jest wskazane, otrzymujemy tylko i wyłącznie wówczas, jak zdecydujemy się poświęcić tę kartę. Poświęcić, czyli odrzucić ją z gry całkowicie. Nie na swój stos kart odrzuconych, tylko całkowicie z gry możemy odłożyć do pudełka po prostu. Czyli możemy oczywiście najpierw wydać w tym przypadku tej konkretnej karty, możemy najpierw zagospodarować jakoś te 3 punkty złota,
a potem po prostu jeszcze na koniec poświęcić tę kartę i odłożyć ją do pudełka i dzięki temu dostać 3 punkty ataku, którymi będziemy mogli zaatakować przeciwnika. No bo to jest logiczne, każda karta, którą zagracie, trafia na wasz stos kart odrzuconych. Każdy czempion, który zostanie zabity, trafia na stos kart odrzuconych. Karty, przy których skorzystamy z takiej zdolności Sacrifice, czyli poświęcenie, one wracają do pudełka, nie będą brały już udziału w grze na pewno. No więc tak, wiecie już, co dają te symbole, wiecie, co dają te symbole, ale może się pojawić jeszcze czasami taki symbol. To po prostu wskazuje na punkty życia, które odzyskujecie. I to wszystko, czyli zagrywając tę konkretną kartę, dostaniecie 6 punktów do ataku, będziecie mogli dociągnąć kartę i odzyskacie 6 punktów zdrowia. To jest bardzo dobra karta. Nic dziwnego, że kosztuje 7 sztuk złota. Czyli reasumując, wasza tura wygląda w taki sposób, że macie 5 kart, zagrywacie je. No i teraz patrzycie po kolei, czy udają wam się, czy jakieś karty nawzajem ze sobą się tutaj po prostu odpalają, prawda? Patrzycie, czy się zgadzają te symbole frakcyjne po prostu, które tu widzicie. W tym przypadku na przykład tak. Więc liczycie, ile łącznie ze wszystkich kart, które macie, ile łącznie macie do wydania punktów złota, ile macie do wydania punktów ataku. Za punkty złota kupujecie kolejne karty z rzędu rynku. Punktami ataku atakujecie przeciwnika i przeciwnik musi to sobie tutaj, prawda, zaznaczyć na swoich kartach. Będziecie mogli również odzyskiwać życie, w sensie wasze życie podskoczy z powrotem. Na koniec tury odrzucacie wszystkie wasze karty na stos kart odrzuconych. Oprócz czempionów, czempioni pozostają. Wszystko fajnie, będą tak długo w turze, dopóki nie zostaną zgładzeni. Wy pozostałe karty odrzucacie, no i dobieracie znowu 5 kart na rękę ze swojego prywatnego stosu. I gra się toczy w ten sposób, dopóki nie pozostanie przy życiu tylko jeden gracz. Czyli w momencie, jak tylko zabijecie któregokolwiek gracza, waszego przeciwnika i punkty spadną mu całkowicie do zera, gra się momentalnie kończy, ten, który pozostał przy życiu, wygrywa. I to wszystko, moi drodzy, mam nadzieję, że w miarę jasno wam to wytłumaczyłem. Jeżeli macie natomiast jeszcze jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł, a w międzyczasie wracamy do recenzji. I jak mówiłem, bardzo proste zasady. Słuchajcie, odrobina kontekstu. Dawno temu, jakiś czas temu, dostaliśmy do zrecenzowania grę Cthulhu Światy. Cthulhu Światy było grą, która nam, mi i Magotowi, nie za bardzo przypadła do gustu. Wręcz nam się nie spodobała. Ale usłyszałem, że jest to gra oparta na innej grze, Star Realms. Później dowiedzieliśmy się, że Star Realms ma być wydane po polsku. Więc pomimo tego, że Cthulhu Realms mi się nie podobało, to stwierdziłem, że Star Realms dam szansę. I Star Realms... Pożałowałeś, jak przyniosłeś, przytargałeś żonie. Star Realms po prostu przebojem wdarło się do nas do domu. I z jakiegoś powodu, nie wiem, czy to jest kwestia zmiany tematu, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jak graliśmy w Cthulhu Realms, to, nie wiem, zaczynaliśmy dopiero z kanałem, nie wiem, było... nie wiem, może być masa różnych powodów. Chcemy w ogóle do Cthulhu Realms wrócić tak naprawdę. Ale tutaj zmiana tematu sprawiła, że ta gra nam jakby zagrała. Wszystko nam zagrało i zakochaliśmy się w tej elegancji, w tej prostocie. Tak, mamy tutaj po prostu czysta budowanie talii, budowanie świetnych kombosów i naparzanie w przeciwnika. I potem dowiedzieliśmy się, że właśnie zostanie to samo przeniesione w jeszcze inny klimat, czyli Hero Realms. Czyli klimat fantazy. I znowu nam się spodobało, więc ja już tym bardziej jestem po prostu zdziwiony i naprawdę muszę wrócić do gry. Czy ty w ogóle grałaś w Cthulhu Realms? Nie, nie miałam szansy. Więc jesteśmy razem. Musimy do tego gry prędzej czy później wrócić, zobaczyć, co nam wtedy tak naprawdę nie zagrało i czy teraz byśmy mieli jakieś inne przemyślenia. Może czegoś nie zrozumieliście, nie wiem. Tak może być. Dobra, zacznijmy od informacji pudełkowych tradycyjnie. Czas gry 20 minut. To zależy bardzo, bo ostatnio rozgrywka była bardzo długa i po prostu wykańczaliśmy się z Mikołajem długo. A, bo ktoś się leczył co chwilę. 2 do 4 graczy. To jest fajne w tej grze, bo Star Realms jest tylko tak naprawdę na 2 graczy. Taki jeden zestaw, żeby grać. Można grać w 4 osoby, ale trzeba kupić 2 takie zestawy. Więc jakby no podstawka jest tylko jest na 2 osoby tutaj. Tutaj mamy 2 do 4. I co, fajnie się gra? Tak samo fajnie jak na 2 gra się na 4, twoim zdaniem?
To zależy. Czy... to zależy, czy jest możliwe dogadywanie się nad stołem odnośnie wykończenia kogoś, bo ostatnio bardzo nieprzyjemną rozrywkę miałam z wami, gdzie po prostu... Nie wiem, czy jest to gdzieś w instrukcji napisane, czy tak wolno, czy nie wolno. Dobrze byłoby to wiedzieć. My z Mikołajem, Basia jest bardzo mocnym zawodnikiem. Bo nie ma to większego sensu, jak jesteś sobie sam i dwie osoby na ciebie jadą i wszystkie punkty po prostu walą prosto w ciebie, no. Bo w zasadzie to nie ma sensu, bo to naprawdę, trzeba wykańczyć przeciwników jakoś w miarę porówno, chyba że temu jednemu faktycznie trzeba się pozbyć najmocniejszego, najpoważniejsze zagrożenie. Najpoważniejsze zagrożenie trzeba wyeliminować. To jest, zależy od taktyki. Chciałam tylko zauważyć, że żadnym razem wam się nie udało i wam skopałam dupska. To jest prawda. Ja się mszczę paskudnie. Nie, po prostu nienawidzę takich chamskich zagrywek i zemsta jest, och. No więc tak. Więc... dom? No. Ale powiem tak, jest inny, zdecydowanie inny odbiór tej gry przy większej liczbie graczy, ale ogólnie... Zdecydowanie, ale jest fajniejsze, jak jest więcej osób, tak, bo jest więcej ciekawie. Możliwości i trzeba tak obczajać wtedy, nie? Tak, to masz jednego przeciwnika, a jak masz czterech, to już musisz każdemu w te punkty patrzeć. Nie wiem, czy przechodzimy od razu do tego, co nam się nie podoba? Nie, spokojnie, po kolei. Mamy swój schemat, więc lecimy. Mamy, to ja go nie znam. Wiek 12+. Okej, może być mniej. Tak? Ile Mikołaj ma? Mikołaj ma 13 skończone, natomiast no jest... uważam, że przy polskiej wersji spokojnie mógłby grać. On grał w angielską, w tą grał i o wiele lepiej mu poszło. Ja uważam, że 12+ to jest o tyle rozsądna różnica, granica, przepraszam, że ona... młodsze dzieci moim zdaniem poradzą sobie mechanicznie, nie, 10-latki, 11-latki moim zdaniem mechanicznie sobie z tą grą poradzą. Ale no, taka frajda z tego, wiesz, z mużdżania i tak dalej, to moim zdaniem już jest nieco. Myślę, że jak już jest człowiek kumaty, że sobie mechanicznie poradzi, to frajdę też czerpie z tego. No może, no. Ja uważam, że 12+ jest dobrą, bezpieczną granicą. Owszem, 10-latki, 11-latki też mogą się tu dobrze bawić i poradzić to sobie. To się zgadza, jasne. Ale jeżeli chcemy być bezpieczni przy ustanowieniu tego typu granic, to 12+ nie jest złe. Wykonanie. To pozostawiam tobie, bo ty się czepiasz kart po prostu zawsze na potęgę, więc... No tutaj też się trochę czepię, nie? Czep się. Trochę się czepię, mogły być trochę grubsze. Z drugiej strony nie mogą być grubsze, bo wtedy by się źle tam jakoś to wszystko układało. No nie wiem, tak mi się wydaje, że tak jakoś tak idzie bardziej zwinnie z takimi kartami. Jakby było to bardziej sztywne, to no nie wiem, tak mi się wydaje. Chociaż po paru rozgrywkach troszeczkę tutaj widać pewne uszczerbki. Zobaczymy z biegiem czasu, jak to będzie wyglądało, nie? Po jakimś czasie. My to dosyć intensywnie użytkujemy. Tak. Na początku na pewno bardziej Star Realms, ja trochę tego Heroes unikałam. Hero, przepraszam. Bo się myliłam strasznie, ale o tym będziemy później, dlaczego tam tak. Ta gra jakby miała przewagę. Jeżeli chodzi o ilustracje, super, no są naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajne ilustracje są. Tutaj tak. Jakby nic do zarzucenia nie mam, zwłaszcza te gadziny różne paskudne. Gady, gadzie. Ty gadzino. Więc nie, absolutnie zgadzam bardzo się. Bardzo smaczne, bardzo estetyczne i przeurocze. Soczyste kolory, bardzo fajne. Mi się grubość kart podoba. Ta faktura moim zdaniem jest taka fajna, właśnie, że no właśnie nie jest taka antypoślizgowa. Ona chyba tak robi, że będzie takie bardziej trwałe, co tak. Jeżeli te brzeszki. To dokładnie. Ilustracje piękne, więc wykonanie na duży plus. Tak. Sama rozgrywka. Weź ty mi w ogóle wytłumacz, bo ja zawsze opowiadałem, jak mówiłem, widzom o tobie na przykład, w kontekście właśnie tego, jakie gry ci podchodzą, jakie nie, to bardzo często zwracałem uwagę, że ty nie lubisz gier, gdzie jest taka czysta, negatywna interakcja, gdzie w siebie no naparzamy. Ja nie lubię. I nie lubisz gier, które są osadzone w kosmosie. No. Więc jeszcze na chwilę nie jest tak, że będziemy cały czas mówić o tamtej grze, ale dlaczego w ogóle Star Realms ci się podobało? Proszę mi to na wizji wytłumaczyć. To jest gra osadzona w kosmosie, gdzie się dwie frakcje naparzają po prostu ze sobą. Bo ja nie lubię negatywnej interakcji, ale nic nie poradzę na to, że doskonale mi to idzie. Ja nie lubię cię bić i się nad tobą znęcać, ale z jakiegoś powodu jestem w tym dobra. Dokładnie. Więc na fali. Piękne. Pięknie. Nie. Błagam. Nie. Normalnie mnie zjedzą w internetach za to. Nie potrafię tego do końca wyjaśnić.
cała ta gra po prostu, ja trochę jej unikałam i ja słyszałam, jak była polecana, jak na festiwalu gramy, znajomi podeszli i było, a słuchajcie, jeszcze jest taka gra tam stara, weź tam zagraj, Marty mąż właśnie z synem. Przecież pozdrawiamy serdecznie. Zagrajcie, bo pewnie wam się spodoba. Wrócili do domu z tą grą i z tego, co tam słyszałam, to jest grane. Jest grane. To nie jest tak, że ja nie lubię science fiction. Wolę klimat taki fantasy, ale science fiction bardzo lubię, bo jestem ogromną fanką i Gwiezdnych Wojen, i Star Treka. Mm-hmm. I od zawsze byłam i to jest chyba wina mojego brata ciotecznego. Więc lubię. Przeważa fantasy, to na pewno. I negatywna interakcja? No nie, no bo ja jestem pokojowo generalnie nastawiona do wszystkiego, ale co jakoś tak nie wiem, no nie potrafię tego wytłumaczyć, no. Ale... No to po prostu, no nie wiem, no to jakiś taki fenomen jest. Natomiast to w pierwszym odruchu, nie, dobra, możemy zagrać, ale wróćmy potem do Star Realms. Może kwestia przyzwyczajenia, może kwestia aplikacji, to zupełnie inny temat, ale Hero Realms bardzo, ale to bardzo i nawet chętniej bym teraz sobie w to zagrała zaraz po nakręceniu materiału niż... Zagramy? Myślę, że można by zagrać. Znaczy ja powiem tak... Jest genialna w swojej prostocie, bardzo niski próg trudności przy wejściu do tej gry. Wytłumaczyliśmy Mikołajowi, który miał z nami grać, pomimo tego, że też było późno, my się zabieramy za takie gry po prostu godzina 23 czy północ gdzieś tam, jak jesteśmy razem na nocowaniu, a to jeszcze się na dobicie, na taką małą gierką poznęcajmy, może tam szybko wytłumaczymy i daje radę w różnych okolicznościach, przy różnym stanie świadomości z różnymi znajomymi, rodziną, no po prostu daje radę, dlatego ją pokochałam, nie waham się użyć tego określenia, bo jest łatwa do zabrania, tak, parę mankamentów dla mnie, które jakby nie rzutują w ogóle na ocenie, jeżeli bym miała oceniać. Nie wiem, czy już mogę? Mów, po prostu. Kurde, ten sposób punktacji. Przecież to jest tak łatwe, żeby to tam się wszystko przesuwało, zwłaszcza jak jesteśmy w tak więcej osób, zwłaszcza jak jesteś jeszcze na stole, zwłaszcza jak jest, bo to może być taka gra też, może nie stricte imprezowa, ale taka, co na okoliczność jakiegoś większego spotkania, parę osób chce sobie pograć, to sobie gdzieś tam przy stole pogra. To się tak łatwo, wystarczy, że ktoś mocno w stół uderzy, wystarczy, że coś szturchnie, już nie wiesz, ile miałeś punktów, a nie zawsze jesteś w stanie to zapamiętać, bo patrzysz innym w punkty, więc też nie wiesz sam do końca, ile miałeś. Poza tym, no kurczę, to daje pole też do różnego rodzaju oszustwa. Ja się z tym zgadzam, w 100%. To mnie denerwuje, to mnie strasznie denerwowało. I druga sprawa, w Star Realms były bazy. Te bazy były poziome, co jakby od razu... było jasnym przekazem, że kurczę, to jest baza, żeby się pozbyć dziadowatej bazy, trzeba ją storpedować, chyba, że nie jest tą tarczą, że nie jest jakby tym gardem, no to wtedy nie. Tutaj wszystko jest pionowo, oczywiście tą kartę się obraca, ale tak jak gramy, ja tego nie robię, tego obracania, nie pamiętam o tym. Bardzo często odrzucam go, mimo że nie powinnam, bo mi się to myli. Tylko, że powiem szczerze, w ogóle wisi mi to. To mnie wkurza. Ale nie odejmę za to chyba punktów, powiem szczerze. Znaczy, ja powiem tak, to są te dwie rzeczy, to jest racja, to są takie, nazwijmy to brzydko, pierdółki, tak. Które mogą gdzieś tam frustrować. Moim zdaniem, tam się ktoś, ludzie chwalili się tym tak, że to jest taki właśnie lepszy system liczenia tych punktów. No nie wiem, czy jest lepszy, bo faktycznie delikatne poruszenie i może gdzieś tam... Więc z biegiem czasu uważam, że tamto, gdzie się wyrzuca karty i gdzieś one są dalej, a te, co masz przy sobie, są twoimi punktami, to jednak tamto jest lepsze. Dokładnie tak. Na początku myślałam, że nie, ale po paru rozgrywkach w różnych sytuacjach jednak tamten sposób jest lepszy. Dokładnie, więc to jest raz. Dwa, właśnie ci czempioni, to jest fajna koncepcja. Ja osobiście używam tego, żeby ich obracać, ale faktycznie przez to, że je wykładamy, że oni są pionowo, tak samo jak każde inne, tak samo jak każde inne karty, to po pierwsze... Nie wiem czemu. To może być kwestia, uprzedzam, to może być nasza jakaś tam obserwacja. Może z nami coś jest nie tak, wy możecie tak nie mieć, ale ja na przykład miałem coś takiego, że nie dość, że faktycznie zdarzało się je odrzucać z innymi kartami, to jeszcze zwyczajnie w świecie ja zapomniałem ich używać. Pamiętałem, żeby ich użyć, żeby na przykład zebrać z nich punkty, ale zapominałem, że oni mnie chronią przed stratą życia, tak?
bo ten to champion bardziej jest gardem. To się zapominało, że, tak, te punkty, że te punkty walą w niego, a resztka dopiero ci w główną punktację, nie? Przy bazach, chyba to. Przy bazach to się też zdarzało zapomnieć o tym, ale jednak rzadziej, jednak się pamiętało o tym. Nie, nie, ty najpierw bijesz w bazę, tak? Mhm. Tutaj jakoś to częściej się zdarzało. No bo jest różnica, nie? Jak jest poziomo pionowo. Ale. Tylko to wszystko nie ma znaczenia. To wszystko nie ma znaczenia, bo to jest totalnie tak miodna gra. Jeśli chodzi jeszcze o różnicę... Jezu, jest uzależniająca, ja pierniczę. Jest jak najlepsze dragi. Jest ja po nie prostu... mam żadnej innej aplikacji w telefonie do grania online. Tak? Tylko starą. Oprócz tej. Ale te, już nie mieliśmy mówić o starą, teraz skupiamy się na tym. Ja ta wiem. Też pewnie się doczeka swojej aplikacji. No tak, dlatego mówię, no bo pewnie tak będzie. Co ja chciałem powiedzieć? Jeszcze a propos wykonania, tylko powiem, że podoba mi się to pudełko. Ja wiem, już nie jest może aż tak kompaktowe jak Star Realms, ale nasze pudełeczko od Star Realms już zaczęło tam ucierpieć, ucierpiało trochę, a to jest twardsze. Natomiast co chciałem powiedzieć? I ja to powtarzam i będę to powtarzał przy każdej grze deckbuildingowej, czyli gdzie budujemy talię. Nie ma dla mnie żadnego mechanizmu, który pozwala na tego rodzaju emocje, które mamy, kiedy ta właśnie ta karta, na którą liczyliśmy, którą kupiliśmy x czasu temu, pojawia się nam na ręce w najbardziej odpowiednim momencie. To jest tak fantastyczne, euforyczne po prostu doznanie dla mnie, jako dla gracza, że ja to kocham w deckbuilderach. I w Star Realms było to fajne, bo te gry, one ogólnie są tutaj zbudowane dookoła umiejętnego stworzenia kombosów, tak? Budowania kombosów z różnych kart. I w Star Realms to było świetne, natomiast tutaj mam wrażenie, te kombosy tworzą się szybciej i te ciosy są potężniejsze. Szybciej zaczynasz walić w przeciwnika, dokładnie. Dokładnie, ale takimi konkretnymi. To zależy, ale no. Tak, tutaj dużo szybko wchodzimy szybko na takie akcja, wysokie akcja. Obroty. Ej, poza tym diabolina jest, nie to już jakby jest... Więc nie mogło być złe. Wszystko, moim zdaniem, co lubimy w Star Realms, mamy tutaj. Opakowane w bardzo ładne takie właśnie klimaty fantazy, w twardszym pudełku, z nieco bardziej zakręconymi zasadami z tymi czempionami, w sensie, że o nich zapominamy i tak dalej. Z nieco dziwniejszą tutaj opcją na liczenie punktów, ale z dynamiczniejszą moim zdaniem mimo wszystko, odrobinę, ale zawsze, z dynamiczniejszą rozgrywką, z szybszymi atakami, z jeszcze potężniejszymi i przesadającymi jeszcze więcej frajdy kombosami. Ja bym tak to opisał w skrócie. Okej. Okay. Zgadzasz się z tą opinią? Mm-hmm, no. Więc pytanie do ciebie teraz. Masz na półce te dwie gry. W co byś wolała zagrać? Najpierw w tom, a potem w tom. Tak? Ze względu na sentyment i jakbym sobie policzyła ilość partii rozegranych, no to na razie wygrywa. No, ale generalnie zbliżone gdzieś tam poziom. No mówię, no coraz bardziej się zakochuję w tym. Zresztą teraz akurat, no nie zagramy w dwie naraz, więc wybieram tom. A plus jeszcze no to, co wspomnieliśmy już, tak, że jakby pudełko podstawowe pozwala nam na rozgrywkę 3 i 4 osobową. Tak, to co już jest, co jest bardzo duży plus od razu z automatu też. No. Jaką byś dał ocenę tej grze? 10 na 10. 10 na 10? Ja wiem, że ja miałam zastrzeżenia i to komuś tam mogło się... Ale mówiąc o tych zastrzeżeniach, od razu zaznaczyłam, że nie odjęłabym za to, ponieważ to może być tylko i wyłącznie mój problem. Kwestie punktacji można sobie zawsze rozwiązać w inny sposób. Można sobie, nie wiem, na kartce coś tam zawsze zanotować. No, co naprawdę jest do rozwikłania. Z czempionami myślę, że im więcej rozgrywek, tym więcej chyba człowiek się przyzwyczai po prostu. Więc jakby nie mam za co. To uważam, że te dwie kwestie to są bardziej moje problemy, może niż problem samej gry w sobie. I ja sobie z tym poradzę. Myślę, że da radę. Ja tak powiem tak. Ja na razie daję 9 na 10. Mhm. To jest tak samo, tylko tak. Ja na przykład dałem 9 na 10 Star Realmsom i teraz to urosło do 10 na 10 z czasem, jak mi to miał znowu recenzować. Więc niewykluczone, że to również urośnie do 10 na 10. Czekaj, zaraz zagramy. Ale na razie chciałem po prostu na razie jeszcze jestem ostrożny. Aczkolwiek tutaj myślę, że też dużo zmienią hero packi, które tu zostaną wprowadzone, bo tutaj też no to aż się prosi o ciekawe rozszerzenia, które wiemy w wersji angielskiej już są i wiemy też, że są planowane po polsku. No to czekamy. Więc czekamy na to i to wtedy z takiej mocnej, szczerze po prostu wypracowanej dziewiątki urośnie do dziesiątki. To jest Hero Realms, któremu patronat udzielił Geek Factor. Gorąco polecamy, kupcie to. Będzie fajnie. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję. Coś chcesz jeszcze dodać? Nie.
To dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy raz jeszcze wydawnictwu Games Factory za udostępnienie nam gry bardzo do recenzji. Dziękujemy. I w międzyczasie Wam już dziękujemy za oglądanie jeszcze raz. Przepraszam, już pewnie się powtarzam. I w międzyczasie zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania. I grania. I do grania. I do grania. Grania. Pokazuję, że pamiętam. Pamiętasz. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa.